O, i w ogóle wczoraj się dowiedziałem, że to dostało jakiś tam brązowy medal na jakichś tam branżowych, wiesz. A niektóre music house'y w ogóle nie biorą ode mnie praw. Oni mają po prostu ten utwór, który dla nich zdobiłem w bibliotece, szukają dla niego placementu. Mhm. Wiesz, produkcja, mix, mastering. No tak. Kiedyś to robili zupełnie inni ludzie, a teraz robi tak. To jakiś ziomek jedno po prostu w sypialni swojej, no, co nie? Dokładnie. Mogę nawet powiedzieć, ile? Od 250 gdzieś do 1000 dolarów za takie demko się dostaje. A jeżeli to wygrasz, no to... Dzisiaj zabieramy was do naszego absolwenta Pawła, który pokaże wam, jak od kuchni wygląda praca producenta muzyki do reklam. Zapraszamy. Cześć, kochani. Jesteśmy u naszego absolwenta Pawła Lewickiego w jego studiu projektowym, w którym tworzy... No właśnie, co tworzysz? Czym się zajmujesz? Przez ostatni rok zajmuję się tworzeniem muzyki do obrazu głównie. Okej. Okay. Głównie do reklam. Chciałem po prostu się targetować na coś konkretnego, żeby zrobić to jakby w 100% i... No, wydaje mi się, że to daje najlepsze rezultaty, jak się skupisz na czymś jednym, przynajmniej okay. W pewnym okresie. No i ogólnie znajduje się po prostu w tworzeniu muzyki do obrazu, jakby znajduje coś, tworzysz muzykę, czyli co, wymyślasz ją, komponujesz tak. I później samemu ją produkujesz, tak? Czyli też tak, nagrywasz, tak, tak. Miksujesz, to bywa właściwie wszystko od początku. Kompozycja, nagrywanie, produkcja, mix, mastering. Czyli jesteś po prostu producentem od A do Z, można tak to nazwać. Tak, no w sumie można tak powiedzieć, producentem okay. muzycznym, kompozytorem, sound designerem. Pawle, tworzysz muzykę, komponujesz. Rozumiem, że to jest muzyka pod konkretne projekty, więc nie usłyszymy Ciebie na liście przebojów, ale gdzie Cię można usłyszeć? Możesz nam włączyć jakiś projekt? Wiesz co, w niewielu miejscach można mnie usłyszeć na pewno, okay. bo może na początku wytłumaczę, jak ta branża działa, okay. robienia muzyki do reklam. Ogólnie chodzi o to, że jest brand jakiś duży, typu okay. Adidas, Nike, Mercedes, Volkswagen, no takie po prostu duże brandy, które każdy zna. I taki brand wynajmuje agencję reklamową, żeby zrobiła reklamę. I ta agencja reklamowa wynajmuje firmę, która robi film, firmę, która to montuje i Music House. Music okay. House produkuje muzykę po prostu, nie? Rozumiem. Do tego. I ja jakby patrzę w kierunku tych projektów, w których mogę robić jakby tak zwane bespoke compositions, czyli na zamówienie do konkretnego obrazu. Mhm. Że już jest jakiś filmik i po prostu oni mi to dają i mówią, zrób do tego obraz. To jest najczęściej sytuacja, w której oni nie mogą zlicencjonować po prostu utworu, który już tam zamieścili i chcą, żeby ktoś zrobił coś jak ten utwór, lub po prostu nie mają w ogóle pomysłu na to, i mają na tyle pieniędzy, żeby wynająć kompozytora po prostu, nie? Rozumiem. No i w tym Music House'ie jest producent muzyczny, albo Creative Director, Executive Producer, różnie oni się nazywają, w zależności od tego, co robią. Mhm. No i ja się nazywam w tej branży jakby kompozytorem. I rozumiem. W każdym takim gigu, w każdej takiej pracy, ten Creative Director wynajmuje kilku kompozytorów. I również jakby agencja reklamowa czasami wynajmuje kilka music house'ów. Więc w jednym takim jobie jakby bierze udział od 3 do nawet 50 kompozytorów. Więc ja robię jakby te rzeczy, ale wygrać coś takiego jest po prostu bardzo trudno, nie? Rozumiem, bo tak naprawdę finalne zdanie ma ta agencja reklamowa i klient, prawda? Który zamawia... Tak, tak. To idzie przez ludzi, rozumiem. Przez kilku ludzi i każdy z tych ludzi na tej drodze musi to zaakceptować. To, że kompozytorzy robią muzykę do tych jakby konkursów, bo to są takie konkursy, no to oni dostają za każde demo po prostu pieniądze, nie? Rozumiem. I no, to jest ułożone w ten sposób, że dostajesz małą ilość pieniędzy. Mogę nawet powiedzieć, ile? Od 250 gdzieś do 1000 dolarów za takie demko się dostaje. A jeżeli to wygrasz, no to od 2500 do, nie wiem, 50 000 dolarów. Tak, okay. tak. Super. I no, wygrać jest to ciężko, no i dlatego o tym mówię, bo no, w większości z tych prac no, nie mogę za bardzo pokazać, co nie? Bo rozumiem. Część z tych prac nigdy w ogóle nie będzie wydane, bo oni sobie po prostu robią jakieś... Prawa są licencyjne, żeby to... Znaczy, oni to chodzi o to, że po prostu oni robią sobie coś, to, że ja zrobię do tego muzykę i to jest,
to nie znaczy, że to w ogóle będzie wydane, ten film, z jakąkolwiek muzyką. Oni sobie próbują różnych rzeczy, wiesz, mają na to taki budżet, że mogą sobie na to pozwolić. Te prawa, które i cała licencja zostaje po ich stronie, jak gdyby, prawda? Czyli nie jest tak, że ty możesz sobie... W zależności od umowy, to w zależności od jakiej od umowy. Niektóre music house'y biorą prawa, ale oni biorą tylko prawa publishera, jakby writer's share jest twoje, czyli prawo po prostu artysty. No tak, no to jest jakby... niezbywalne, tak mi się wydaje. Nawet jak to przekażesz w jakimś papierku, no to i tak możesz o to ubiegać się, nie? Tak, a niektóre music house'y w ogóle nie biorą ode mnie praw. Oni mają po prostu ten utwór, który dla nich zdobiłem w bibliotece, szukają dla niego placementu i ja mam dalej prawa pełne, nawet publishera, nie? I to jest najlepsza opcja, bo mogę w tym sposobem budować sobie bibliotekę. No teraz już mam bibliotekę złożoną z 40 utworów. No i ta biblioteka jest w firmach właściwie na całym świecie i ci ludzie, ci creative directorzy próbują znaleźć placementy dla tych utworów. Super. I no ostatnio się udało właśnie, no za jakieś grosze to było, bo to było za $200 chyba. Placement w reklamie Bidena w paru miastach w USA. To nie była jakby krajowa telewizja, tylko to była stanowa. No i ten utwór w ogóle zdobiłem ze swoim kolegą z ławki, z Kubą Glikiem, co nie? Z SMN-u? Tak, z SMN-u. No. Robisz tą muzykę i czasami komuś się może wydawać, że robi to do szuflady, ale nie robi tego do szuflady, bo jeżeli to jest dobre, no to znajdzie to swojego klienta. Tak, tak. I nie ma co się jakby zrażać. A jesteś w stanie nam włączyć jakiś na przykład z tego oczywiście, co możesz nam pokazać? Dobra, to może włączę projekt z Asusa, z tego konkursu, który Asus organizował prawie że rok temu. I to wygrałem i to właśnie było dla mnie takie potwierdzenie, że po prostu to, co robię, jest dobre, nie? Okej. I no to był jakiś taki boost dla mnie, nie? W tym projekcie było, nie wiem, z 200 tracków, to też jest często glitchuje rzeczy. Jak jesteście zaznajomieni z Abletonem, no to tu jest coś takiego jak warp i można używać różnych tych algorytmów warpowania do glitchowania rzeczy, co nie? Bardzo często to używam, jakby bardzo często korzystam po prostu z edytowania, jakby stemuję wszystko, bounsuję do audio i bawię się po prostu tym. Czyli generalnie wszelkie techniki obróbki sampla i w ogóle dźwięku audio zapisanego, to taka twoja podstawowa metoda na glitchowanie i zmienianie w ogóle charakteru dźwięku, tak? Czyli jednak ten sampling i po prostu obróbka tego wszystkiego, warpingu, rozciąganie, cięcie. Tak, no to jest coś w czym się znajduje. To jest utwór, który zrobiłem na konkurs Brodki, który był niedawno. I tu jest dużo glitchowania, nie? Jak ja miksuję, to staram się patrzeć na to jak na jakieś plany po prostu, nie? Że jest pierwszy plan, drugi plan, trzeci plan, stage'e takie. No i tu na przykład zbounsowałem cały drugi plan, nie? Gdzie było na przykład 30 instrumentów różnych, nie? Okay. Naszym widzom trochę tłumaczyć, o co chodzi właśnie, że layering to jest składanie na przykład jednego brzmienia z kilku różnych, które tworzą nam później jakąś finalną rzecz i bouncing to jest później zgranie tych wszystkich rzeczy już do jednego śladu, prawda? Tak jak tutaj Paweł ma to robione. To. No i tu na przykład zbounsowałem cały drugi plan, nie? Gdzie było na przykład 30 instrumentów różnych, nie? Okej. Okay. Pokaż. Mogę ci puścić właśnie...
sam ten, to jest coś, co jest pod spodem, nie? Tak. Dobra opcja na to Strax Spacer. Sidechainuje to do pierwszego planu, co nie? Czyli jakbym teraz puścił pierwszy plan. Widzisz, on jakby robi takie puzzle, co nie? Wiesz, produkcja, mix, mastering. No tak. Kiedyś to robili zupełnie inni ludzie, a teraz robi tak. To jakiś ziomek po prostu w sypialni swojej, co nie? I no, no tak. Ja też uważam, że dźwięk jest jeden, nie? Jak rozumiesz, jak działa dźwięk, to najbardziej przez mix, wydaje mi się, da się zrozumieć. Wiesz, no czasem, teraz jest tak, że no, miksuję coś i pewnie wiele osób tak ma i wiesz już po prostu, jaką częstotliwość gdzieś usunąć, żeby to się zazębiło, żeby to brzmiało dobrze, nie? Jeżeli to już umiesz, no to wydaje mi się na przykład wchodzenie w taki sound design już jest prostsze na pewno, nie? Oczywiście, no to jest ciekawe właśnie, bo im wyżej idziesz, tym łatwiej jest wejść jeszcze wyżej, nie? Tak. Jak to w ogóle się wszystko zaczęło z tą twoją muzyką i z tym, że zostałeś, no kurczę, świetnym producentem muzycznym? Dzięki. No wiesz co, ja produkuję już od 6 lat chyba, tak mi się wydaje. Okej. Okay. Zaczynałem od gitary klasycznej w wieku 13 lat. No i grałem tam w zespole, jakby takie typowe rzeczy, które chyba każdy, może nie każdy, no ale... Ale no to jest takie typowe. Grałem w zespole punkowym, bo z 5 lat nawet. I no potem stwierdziłem, że chcę robić to sam, nie? No i zamknąłem się w piwnicy na 5 lat i po prostu ćwiczyłem to, nie? W sensie śmieję trochę, ale no dużo czasu spędzałem. Jestem takim człowiekiem, który się po prostu angażuje w coś mocno. Jestem, może, nie, może obsesyjny to jest złe słowo, ale jestem takim po prostu, wiesz, pasjonatem czegoś. Okay. I że jak chcę coś zrobić, to po prostu w 100% się nad tym skupiam i nie jest ważne dla mnie nic innego, nie? Mhm. No i przez te może 3 lata tak było, co nie? No i stwierdziłem w grudniu 2020 roku, że chcę to po prostu, że to jest teraz ten moment, że wchodzę i robię to po prostu full time, a spowodowało to, że zrobiłem dwa utwory, okay. Każdy przez 3 dni robiłem i one były kompletne dla mnie, one były po prostu zrobione jakby profesjonalnie, nie wiem, czy to jest dobre słowo, może nie. Mhm. Ale no byłem z nich zadowolony i stwierdziłem, że potrafię zrobić coś jakby szybko i dobrze, co nie? No i stwierdziłem, że to jest, wiesz, to jest czas, żeby wejść w tą branżę, o której wiedziałem wcześniej. Poznałem tą branżę też mniej więcej wtedy na Facebooku, jakby sponsorowane gościu Tommy Z. Okay. Mówił właśnie o tej branży. No i stwierdziłem, że to jest coś dla mnie, bo jestem po prostu producentem, potrafię zrobić coś od zera do końcowego utworu. No i on mówi właśnie, że trzeba zrobić to szybko, no bo deadline'y są po prostu zabójcze, nie? Od 1 do 3 dni masz na skończenie, no co prawda 30-sekundowego utworu, ale tam musi być po prostu naładowane jak w prawdziwym, całym, pełnoprawnym utworze, co nie? No tak. No i właśnie jakby zacząłem oglądać jego filmiki. Dużo ma fajnego kontentu, który jest właśnie mało oglądany przez ludzi. Mogę wam podesłać, potem możecie podlinkować to na dole filmiku. Ale dużo wartościowych rzeczy mówi ogólnie o tej branży i ogólnie o jakby myśleniu o tym, o sobie jako jakimś muzyku, który, profesjonalnym muzyku, który próbuje jakoś no, utrzymywać się z tego, nie? Bo to nie jest proste. Dużo takich właśnie rzeczy mentalnych mówi, nie? Jak do tego podchodzić, jak po prostu nie, też nie zajeżdżać siebie, jak też nie brać jakby odrzucenia do siebie, no bo tutaj cały czas zmagamy się z odrzuceniem, co nie? Siedzisz nad czymś 3 dni, a oni nie odpiszą ci żadnego maila, co nie? Jakby totalnie nic. Bo jednak muzycy to są ludzie, którzy są wrażliwi, co nie? No tak, i no ja długo nie robiłem tego przez to, bo po prostu byłem zbyt niepewny siebie, nie? Ludzi poznajesz przez muzykę i stajecie się przyjaciółmi. Na przykład tak było ze mną i z Basią Krzykwą. Okej. Okay. Na pewno kojarzysz, nie? No tak, pewnie. Tak, no na Uduszka właśnie kiedyś pokazywała mikrofony, że tak powiem, swoim głosem. I no po prostu zajebiście rapowała, nie? W takim amerykańskim stylu. Ja wtedy bardzo się jarałem czymś takim. Rok temu gdzieś, w sierpniu chyba, bo w lipcu, okay. Dostałem projekt takiej firmy, która zajmuje się nieruchomościami i chciała wejść w świat mody.
i oni potrzebowali właśnie utworu z wokalem takim sassy, takim, wiesz, wyzywającym, pewnym siebie, wiesz. Okay. I właśnie przypomniałem się Basia. Napisałem do niej po prostu, wiesz, czy nie chcę wziąć w czymś takim udziału, nie? Że nie ma niczego pewnego, bo to akurat był konkurs, okay, bez żadnego demo fee, tylko, wiesz, no było do wygrania, jeżeli, wiesz, jeżeli wygramy po prostu, nie? No i takie coś zrobiliśmy. Takie coś zrobiliśmy. No i potem odezwał się do mnie taki kontakt. Aha. Z Massive Music. To jest właściwie największa firma, która zajmuje się dostarczaniem muzyki do reklam. I sound branding i różne takie. No i powiedział, wiesz, że robią teraz lokalizację reklamy. Chyba mogę powiedzieć w sumie, bo to już jest dawno wydane. Zalando. Okay. No i szukają po prostu polskiej wokalistki, co nie? No i ja w 3 minuty jakby po wysłaniu tego maila wysłałem im to. Oni mówią, że zajebiście, bierzemy was po prostu i nagrywaliśmy wokal do reklamy Zalando. Ale super, no. No to też ci w sumie mogę pokazać. Zalando. Okay. O, i w ogóle wczoraj się dowiedziałem, że to dostało jakiś tam brązowy medal na jakichś tam branżowych, wiesz, tych takich showcase'ach i za muzykę, nie? Tak? W sensie, no? No, to brawo, gratulacje. No i współpracujemy cały czas, nie? I z Basią? Tak, no. Jakby robimy cały czas i planujemy otworzyć jakby razem firmę, która będzie dostarczać muzykę, tak jak Music House, nie? No ale to jest coś na long term, co nie? Okej. Okay. Także robimy cały czas coś, nie? Także no, gdyby nie SMM, no to tego by nie było, nie? Jakby. Także... To fajna historia. Serce rośnie, jak się słyszy takie historie, bo... Naprawdę duża rzecz, nie? Jakby... Wiesz, ja nigdy nie, ja nie byłem na studiach, nie byłem zwolennikiem takiej standardowego toku nauczania, bo nie wierzyłem w to, co nie? Jakby nie wierzyłem totalnie w taki system ogólnie edukacyjny, co nie? I nie chciało mi się, słyszałem jakieś, wiesz, historie o tych, o dziekanacie, o jakimś proszeniu się po prostu starych bab o coś, wiesz. I wiesz, jak zobaczyłem SMN, no to stwierdziłem, że to jest po prostu szkoła, która jest luźna, w której rzeczywiście możesz kogoś poznać i jakby robić to, co lubisz, nie? Bardzo, Pawle, miło było nam być tutaj u ciebie gościem, zobaczyć, jak się rozwinąłeś po tych miło. Kilku latach spędzonych w SMN. W którym roku ty skończyłeś w ogóle? 2020. 2020. No i duma jest wielka, patrząc na twoje dokonania i to, jak się rozwijasz i to, gdzie idziesz, i bardzo też serce rośnie, widząc, jak jesteś w to zaangażowany, jak szczerze i pięknie to wszystko robisz, jak tworzysz muzykę, i na pewno trzymamy kciuki, żebyśmy naprawdę zobaczyli w jakichś, nie wiem, dużych filmach albo grach komputerowych nazwisko Paweł Lewicki. Też mam nadzieję, że tak będzie. No, żeby tak było. I jeszcze na koniec dwa pytania szybkie. Ulubiony przedmiot w SMN? Ciężko powiedzieć. Lubiłem psychologię efektywności zawodowej z panią Gosią, lubiłem, tak. Okay. Lubiłem mix bardzo z Dominikiem Somborskim. Okay. To zawsze pytanie... śmiał ze mnie zresztą Ślązakiem, jak mówię, ale tak rzeczywiście to dużo się dowiedziałem u niego. Okay. Oczywiście z Popiołem lubiłem zajęcia, no bo było śmiesznie i parę rzeczy, które mi powiedział na masteringu, używam do tej pory, tych pluginów. Bardzo dobrze. No i oczywiście z Pawłem Pietruszewskim udźwiękowienie, co nie? No tak. Jakby. Ulubiony nauczyciel? Pytanie numer 2. Kurde, jakie masz ciężkie te pytania. Aha, na koniec. Cały odcinek było leciutko, to teraz będzie trochę ciężko. Chyba Paweł Pietruszewski. Paweł Pietruszewski. Okej. Okay. Przekażemy. Spoko. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Trzymamy kciuki. I do zobaczenia. Jasne. A my pakujemy się i jedziemy do kolejnego absolwenta.
Mam rysę na bani wpisaną w pergamin, ci wszyscy zabami to sztuczni są. Ciągle ten blok, ja robię skok w bok, większą zawzięci mnie zatrzymać chcą. Prawda jest cenna, ta gada do dzisiaj już każdy wiesz. Hipokryta ze mnie, ale nie ma tego złego, co mi nie wyszło, ej. Łop, ja robię tobie wodę z mózgu. Poprzepalane neurony mi poszukują trunków. Na bani flubziu, ja kopię tobie grób tu. O szacunek się nie prosiłem, a dostałem przepropsów multum. Nie rzucam słów na wiatr, choć sam bywam rozrzutny. Gdy mogę z wami pogadać, to Maciunia nie jest smutny. Zasady wartości wpojone od małoletnich.